Dzień dobry, witam Państwa w programie Koszańskie Forum. Piotr Pawłowski, witam mojego gościa. Katarzyna Królczyk, dyrektorka Archiwum Państwowego w Koszalinie. Dzień dobry, witam Pani dyrektor. Dzień dobry, dzień dobry witam Państwa. Proszę powiedzieć, bo chciałem porozmawiać o wydarzeniach, które od um, takiej wczesnej wiosny organizujecie jako archiwum, ale zacząć od czegoś innego. Jak Pani sądzi, w którym momencie archiwa e, przestały być takimi instytucjami troszeczkę zamkniętymi, Kojarzyć się z czymś, co oni tam robią, a otworzyły się tak szeroko na różne wydarzenia. Czy to jest kwestia lat, nastu? Myślę, że kwestia kilkunastu lat. Nasze archiwum już od co najmniej piętnastu lat faktycznie jest otwarte na nasze lokalne tutaj, na nasze, na nasze lokalne społeczeństwo. Jak Państwo wiecie, organizujemy dużo wydarzeń, archiwa państwowe, a jest ich 33 w całym mhm. kraju. Różnie powiedzmy realizowały tą politykę popularyzacji zasobu. Myślę, że wynika to też z wielu czynników takich jak brak takiej możliwości, kwestia budynku, tak, lokalizacji, warunków takich właśnie... Do tego są też pomysły, liderzy, pomysły. masa rzeczy i wy to macie. No, no mamy, tak, mamy. Mam, mam faktycznie przyjemność i, i, i duży przywilej kierować fantastycznym zespołem pracowników, którzy są bardzo kreatywni, bardzo pracowici. Sami wychodzą też z wieloma pomysłami. Oni są też już można powiedzieć, przyzwyczajeni przez tyle lat do właśnie takich działań. Nasze archiwum myślę, że dosyć dużą rolę pełni tutaj lokalnie, tak, w Koszalinie. Trzeba pamiętać, że archiwa działają państwowe w różnych w miastach w dużych, gdzie ta nazwijmy to konkurencja instytucji kulturalnych jest zdecydowanie większa i myślę, że trudniej przebić się też z taką ofertą innym archiwom, ale też warto powiedzieć, że od kilku lat archiwa państwowe realizują wspólną strategię rozwoju archiwów państwowych, którą właśnie wyznacza nam naczelny dyrektor archiwów państwowych. I tutaj jednym z punktów tej strategii z misji archiwów jest to, żeby archiwa były właśnie instytucjami otwartymi, przyjaznymi. I żeby w sposób taki łatwy, przyjazny udostępniały materiały archiwalne, które w swoich zasobach przechowują. Spadkobierca, osoby, która coś kolekcjonowała, zbierała i ma to charakter historyczny budzący tożsamość patriotyczny czy związany z historią regionu chce się tego pozbyć i już wie o tym, że może to zanieść do Archiwum Państwowego i wie, że to zostanie przyjęte, skatalogowane, opisane i tak dalej. Gdzie wy to wszystko mieścicie? Na razie, póki są w naszym budynku. Ale no, no, typu... nie jest z gumy, a to już <laughs> ładnych parę lat, czy nawet naście lat. Dokładnie, więc już mamy problem z przejmowaniem hmm. nowych materiałów archiwalnych. Tego typu przejęcia, o których mówi pan redaktor, to są niewielkie, tak? To są, to są no, w granicach kilku, kilkunastu centymetrów. Metru, bo akta mierzy się w metrach bieżących, tak, tak, tak. ale y, gorzej jest z przejęciami dokumentacji z urzędów. Tutaj wszystkie ad, urzędy administracji państwowej i samorządowej mają obowiązek po 25 latach przekazywać materiały archiwalne, czyli te dokumenty o znaczeniu historycznym do zasobu archiwum to państwowego. Może być ciężarówka. Może być ciężarówka, no rzadko się tak zdarza, to są też w ilości, nie wiem, metr, półtora metra, czasem kilkanaście metrów bieżących dokumentacji, to w zależności od instytucji jak dużo tych dokumentów wytwarza tego typu przejęcia od osób fizycznych faktycznie są niewielkimi przejęciami, więc jakieś drobne jeszcze ilości miejsca na regałach tej rezerwy magazynowej nasze archiwum posiada, ale gdyby zdarzyło się większe przejęcie, to faktycznie mielibyśmy problem, aby przechowywać to w murach naszego koszańskiego archiwum. Cyfryzujecie to, co macie i jest to dostępne w różnych zakresach, w różnych, ale czy to oznacza, że to, co zostało Przeniesione na cyfrę jest głębiej schowane, utylizowane, z czasem będzie utylizowane. Jaka jest polityka w tej sprawie? Są pewne wytyczne, które tutaj też, wskazówki, które daje nam nasz organ nadrzędny, czyli Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Archiwa co roku digitalizują materiały archiwalne. Mamy obowiązek wykonać tych skanów co najmniej 40 tysięcy. To dużo? To jest dużo. Na taką ilość pracowników, jaką my posiadamy i przy dwóch skanerach, przy czym jeden jest w Koszalinie, drugi w naszym oddziale w Słupsku, to myślę, że jest dużo, bo skanowaniem u nas zajmują się, można powiedzieć, praktycznie wszyscy pracownicy. Choć mamy konkretny dział digitalizacji, to wspomagają też pracownicy z innych oddziałów. No Materiał archiwalny, który jest digitalizowany, ten oryginał jest zawsze najważniejszy i on ma obowiązek być dalej wieczyście przechowywany, a digitalizacja służy do tego, żeby właśnie zabezpieczać te materiały archiwalne, żeby w jak najmniejszym stopniu udostępniać oryginały w czytelni akt, ale też umożliwić szerszy dostęp do tych materiałów poprzez właśnie internet, już nie ma potrzeby wychodzenia z domu do archiwum, szukania tych materiałów, tylko właśnie przez wyszukiwarkę, serwis szukaj w można znaleźć ciekawe dokumenty, które po prostu kogoś interesują. To wobec tego pomówmy o wydarzeniach. Zacznę od wirtualnego teatru historii. To było na Dniku Szalina, wprawdzie to maj, wcześniej też się działo, ale pomówmy o tych, o tych najbliższych historycznie wydarzeniach. Wirtualny teatr historii, co to takiego? Bo na zdjęciach są ludzie, którzy mają charakterystyczne gogle. Tak, mieliśmy fajny pomysł. Mam nadzieję, że się naszym mieszkańcom spodobał. Ja byłam zachwycona tym y, produktem, może, można tak to nazwać, y, czyli y, y, projekcją filmów y, z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości. Y, weszliśmy w projekt tutaj z Fundacją Koncept Kultura z Warszawy, która bardzo często współpracuje przy realizacji tych swoich projektów z Narodowym Archiwum Cyfrowym. Um, przyjechali Państwo do nas na teren archiwum i właśnie odbywa się projekcja trzech wybranych filmów y, z wykorzystaniem gogli, mhm. y, foteli obrotowych, 360 stopni, fotele się obracały i słuchawek. No i każdy uczestnik mógł. Y, Prawie, że poczuć jakby był fizycznie wydarzenia, które były wyświetlane w filmie, więc no miał wrażenie fizycznego uczestnictwa w wydarzeniach historycznych, które kiedyś miały miejsce. Niesamowite wrażenie odwiedzili nas i mieszkańcy Koszalina, i uczniowie szkół. Każdy mówił, że jest pod ogromnym wrażeniem. Tak realistycznego odczucia właśnie uczestnictwa w, tych, w, tym, w tym filmie, w, tym, w tej projekcji? Niezwykła też jest instalacja, którą archiwum przygotowało i otworzyło, mówię tu już o wydarzeniu najnowszym. Historia dokumentem pisana, tą wystawę, która znajduje się na placu Polonii przy bibliotece, można wciąż oglądać. Skąd pomysł na akurat taki, taką budowę charakterystyczną? Co na niej można obejrzeć? I powiedzmy troszkę o dokumencie, który można było tego dnia obejrzeć w bibliotece. Pomysł nie jest nasz. Jest to wystawa zrealizowana w ramach projektu strategicznego w ubiegłym roku. Realizowało go Archiwum Państwowe w Poznaniu, ale przy współudziale wszystkich Archiwów Państwowych. I pomysł był właśnie taki, aby pokazać po jednym najstarszym dokumencie z każdego Archiwum Państwowego. Właśnie to było kryterium wyboru, i instalacja no ona nawiązuje do Mapy Polski. Mhm. Jest kilka takich ekspozytorów. Pięć, chyba, dużych. pięć tak, dużych pięć. One faktycznie robią wrażenie, są dość pokaźne. Znajdują się obecnie na placu Polonii jeden przed Koszalińską Biblioteką Publiczną. Będą prezentowane do 9 września. Bardzo się z tego faktu cieszymy, bo też one są w ogóle dwujęzyczne, więc też troszeczkę zahaczą o inne wydarzenia kulturalne w Koszalinie, chociażby Festiwal Integracja Ty I, ja, który będzie miał miejsce na początku września w bibliotece. Każde archiwum ma, na, ma planszę z, z najstarszym dokumentem, wystawa, tak, co jest jeszcze ciekawe, wystawa jest podświetlana, więc też zachęcam Państwa do oglądania wystawy I do w do fotografowania, bo już do są fotografowania. zdjęcia. Mhm. Cieszę się bardzo. Tak. Proszę powiedzieć o tym tej książce, którą można było zobaczyć. 1500, który rok? 1507 rok to jest list dłużny, to jest dokument przechowywany w zasobie naszego archiwum Pergamin. I faktycznie w tym dniu chcieliśmy, aby tutaj w tej wystawie planszowej towarzyszyły też wybrane dokumenty z zasobu naszego archiwum i akurat na ten dzień wybraliśmy pergaminy, które były tylko i wyłącznie na czas otwarcia wystawy prezentowane w w Galerii Region mhm. oczywiście potem zostały przewiezione i zabezpieczone w Archiwum Państwowym. To powiedzmy o tym, jak się takie yy, no skarby narodowe przechowuje i, i, i jaka towarzyszy procedura temu, żeby je w ogóle wydobyć i pokazać. No bo to przecież nie są rzeczy, które lubią być dotykane i przewożone. No, sposób gromadzenia czy źródła, z jakich pozyskujemy archiwa państwowe, materiały mogą być bardzo różne. Tu wcześniej wspomniałam, że obowiązkowo przekazują materiały urzędy tak? po 25 latach, na przykład urzędy stanu cywilnego po 80 czy po 100 latach, księgi urodzeń, małżeństw i zgonów. Przejmujemy też materiały archiwalne od instytucji niepaństwowych, niepublicznych, czyli od stowarzyszeń. A ten dokument skąd się u was wziął? No to jest dokument historyczny, był prze, już wiele, wiele lat od początku istnienia jakby archiwum został u nas zabezpieczony. Są też osoby prywatne, które też przekazują do nas materiały w formie darowizn, i to też są niezwykle cenne z tak zwanych archiwów rodzinnych. I te materiały u nas są opracowywane, znaczy przede wszystkim one muszą być zewidencjonowane, opracowane, są zabezpieczane w magazynach, przechowywane w odpowiednich warunkach mhm. i udostępniane. A to udostępnianie może być bezpośrednie, czyli może przyjść użytkownik do czytelni akt i skorzystać z oryginałów czytelni na miejscu, bądź pośrednie. Tutaj wykonujemy kwerencji. Nasi pracownicy wyszukują konkretnych informacji, na przykład do celów urzędowych, w dokumentach, bo taką dokumentację też posiadamy, potwierdzają za zgodność tak, jakieś informacje zawarte w tych y, aktach ale po, częścią popularyzacji jest również to, co robimy właśnie, y, przepraszam, częścią udostępniania hmm. jest właśnie ta, ta sfera popularyzacyjna. Ale te dokumenty robimy. znajdują się w jakichś pojemnikach? Jak wy to przewozicie? Bo zakładam, się że się śmieję, bo na też... cztery nie składa, do plecaka nie chowa, nie? Zawsze się śmieję, bo też pada pytanie, jak w ogóle akta się mierzy, czy w kilogramach, czy w metrach sześciennych. Kiedy mówimy w metrach bieżących, to bardzo często widzimy zdziwienie, a jak te metry bieżące mierzy się no to są takie pytania faktycznie, jeżeli ktoś nie miał nigdy styczności z przekazywaniem materiałów do archiwum, to, to może się to wydawać dziwne. No materiały muszą być odpowiednio zabezpieczone, więc oczywiście nie wymagamy tego od osoby prywatnej, która by nam przekazywała bezcenne dokumenty, żeby je opakowała w odpowiednie pudła czy teczki. Już bierzemy powiedzmy ten proces na siebie, ale urząd, który przekazuje dokumenty musi je odpowiednio spakować i to wynika z przepisów, które... Funkcjonują w tym danym urzędzie z przepisów kancelaryjno-archiwalnych, że muszą to być opakowania teczki czy pudła wykonane ze specjalnego papieru, który bezkwasowej, więc w takiej formie te dokumenty do nas są przekazywane. One oczywiście muszą posiadać ewidencję. Teraz wymagamy, żeby ta ewidencja była w postaci elektronicznej, bo od razu. Te dane są migrowane do systemu tak zwanego Zosia, który funkcjonuje w archiwach I, i, i dzięki temu cała ewidencja wszystkiego, co archiwa państwowe w Polsce u siebie przechowują, jest dostępna elektronicznie na serwisie Szukaj w Archiwach. Tego samego dnia, kiedy można było obejrzeć wystawę, wystawy dalej można, ale kiedy był jej Wernicarz po południu była znakomita okazja do tego, żeby zobaczyć jaką rolę w kulturze, ale też w takich społecznych tradycjach i obyczajach Polek i Polaków odgrywa muzyka. I to, był, to było wydarzenie, historia czarnym krążkiem się toczy. I można było na terenie Archiwum Państwowego w Koszalinie usiąść i posłuchać, jak ludzie opowiadali o muzyce. Biorąc pod uwagę, że macie zbiory przekazane przez ludzi, którzy się tym pasjonują, można powiedzieć, że tak troszeczkę się specjalizujecie w tej, w tej dziedzinie, czyli w archiwizowaniu muzyki. Mówiąc tak wprost. Nie, trudno mi powiedzieć, czy się Opowiedzmy specjalizujemy. W tym wydarzeniu. Mm, Nie wiem, czy się specjalizujemy, bo jakby nie jesteśmy archiwum do, powołanym Oczywiście. do przechowywania dokumentacji audiowizualnej, bo do tego celu jest Ar Narodowe archiwum cyfrowe, ale no, muzyka jest tak wdzięcznym tematem, a wydaje mi się również, że archiwa państwowe poprzez różnorodny zasób, który u siebie przechowują, są w stanie wpasować się w każdą tematykę, tak? Nawet hasłem przewodnim archiwów jest: mamy dokumenty na wszystko. Tak. Tak. Mamy papiery na wszystko. Tak, to jest świetne w ogóle. Tak. <laughs> Dokładnie, także. No, pomysł jest, muzyka jest tematem wdzięcznym. Nie od dziś wiadomo, że muzyka łagodzi obyczaje. Formuła obchodów Międzynarodowego Dnia Archiwów jest tak, taka. Bo to wszystko było w ramach, w ramach obchodów, to obchodów to Międzynarodowego Dnia Archiwów, kiedy pokazujemy bogactwo, dziedzictwo archiwów państwowych. Tutaj jeśli chodzi właśnie o prezentację tych nośników muzycznych, które też nie każdy wie, że one również mogą być materiałem archiwalnym, zaprosiliśmy specjalistów od tego, czyli pracownika zastępczynie dyrektora. Narodowego Archiwum Cyfrowego, która przybliżyła nam specyfikę tego archiwum, bo to jest jedno z 33 archiwów państwowych, ale ono ma, ono ma charakter centralny, czyli działa jakby na terenie całego kraju. E, przybliżyła specyfikę, opowiedziała o perełkach, jakie się w tym Narodowym Archiwum Cyfrowym znajdują. E, było to też wydarzenie współorganizowane z Polskim Radiem Koszalin. Tutaj chciałabym powiedzieć, że rozgłośnia Polskiego Radia ma przebogate zbiory, które od wielu lat również są nadzorowane przez Archiwum państw. Bo to jest skład państwowego zasobu archiwalnego. W tej chwili te zbiory e, nagrań są użyczone Polskiemu Radiu e, poprzez podpisaną umowę użyczenia, ale po upływie tej umowy one są też digitalizowane przez Polskie Radio po upływie tej umowy one będą przekazane do Archiwum Państwowego. Więc zaprosiliśmy też do rozmowy w panelu dyskusyjnym dziennikarzy muzycznych, więc oni też dzielili się swoją wiedzą, doświadczeniem, jak kiedyś w latach 80. czy 90. wchodzili w posiadanie do celów emisyjnych płyt, tak, jak nie było to takie powszechnie dostępne, jak był ogromny problem z tym. Dodatkowo też gościem naszym była pani Małgorzata Weiss, kierowniczka Koszalińskiej Mediateki, która również niezwykle, niezwykle ciekawie opowiadała o historii Mediateki. Wiemy też dobrze, że Mediateka, czyli nasza koszalinska Biblioteka Publiczna od wielu lat, czy no, może nie od wielu, ale od dwóch lat stara się o... Pozyskanie pieniążków z budżetu obywatelskiego na odnowienie tej mediateki. Ona w tej chwili jest naprawdę bardzo muzealno-archiwalna. Mm -hmm. Troszkę zapomniana. Troszkę Ale istnieje... zapomniana. Istnieje no, niezwykle to chyba ewenement w skali kraju, więc pani Małgorzata ma ogromną wiedzę i w tym dniu też dzieliła się z nami. Było to niezwykle interesujące, inspirujące spotkanie. Mm -hmm. Nie tak dawno odbyło się wręczenie nagród w konkursie. Byliście, nie, mogę powiedzieć, współorganizatorem, partnerem. Mówię teraz o i nie zakwitniesz. Moja wielka i mała ojczyzna to druga część tego, tej nazwy, tego konkursu. Ale nie o ten konkurs zapytać, tylko skąd się bierze to, że Polki, Polacy tak. Hmm, Entuzjastycznie podchodzą do y, sprawdzania swoich korzeni, do budowy drzew, do, do tego, no, zakładam, że nie wszyscy szukają szlachetstwa w swojej rodzinie. Natomiast y, y, coś, się, jak, jakiś proces społeczny odbył się, że ludzie chcą wiedzieć. Jak pani sądzi? Dlaczego? To myślę, że to jest ważne, żeby znać swoją historię, swoje korzenie, bo to buduje taką naszą własną tożsamość. Ten konkurs, o którym pan redaktor wspomniał, był kierowany do uczniów klas szóstych i siódmych. No czyli, czyli tą świadomość budujemy już w młodym społeczeństwie. To na celu było właśnie takie uwrażliwienie na historię swojej własnej rodziny, zbliżenie też tych dzieci do członków swojej rodziny, bo oczywiście, żeby zbudować drzewo genealogiczne, bo takie było cel i zadanie tego konkretnie konkursu różną techniką, bo tutaj nie była narzucona technika. No to dzieci po prostu musiały dotrzeć do jakichś starych fotografii, do starych dokumentów, często musiały rozmawiać z członkami rodziny, tymi seniorami, tak, którzy opowiadali różne historie rodzinne i na podstawie tego budowały drzewo genealogiczne. Myślę, że jeszcze na tym etapie nie szukały dokumentów w archiwach państwowych, ale przy okazji takiego konkursu my oczywiście też Mówimy, wspominamy, że archiwa państwowe to są te miejsca pamięci, które przechowują źródła historyczne, źródła archiwalne, księgi stanu cywilnego, które są bezcennym źródłem właśnie do poszukiwań analogicznych. Więc ten proces jest kształtowany już od najmłodszych lat, ale faktycznie dużo osób też i w dorosłym wieku przychodzi do nas, szuka tych dokumentów. No tu na Ziemiach Zachodnich mamy oczywiście taką historię, że tak, do 1945 tak, roku mamy akta niemieckie. Oczywiście naszymi użytkownikami nie są tylko Polacy, ale przede wszystkim Niemcy są i ze Stanów Zjednoczonych, mieszkańcy i z Australii zdarzają się, więc no, taka jest historia tutaj tych ziem. Ale oczywiście no, w kraju ten zasób w archiwach państwowych jest bardzo różnorodny i faktycznie jest wiele osób, które szukają tych korzeni, czy też poprzez udostępnianie im materiałów bezpośrednio w czytelni akt, czy też korzystają po prostu z tych skanów wykonanych już i dostępnych w internecie. Bo to znacznie ułatwia. Chciałem jeszcze zapytać właśnie o to, co jest w internecie, dlatego że podczas tego spotkania, kiedy była mowa o muzyce, padła taka informacja o dostępie cyfrowym do pewnego obszaru zasobów. Do czego? Tak Czy... jak wspomniałam wcześniej, mhm. są materiały digitalizowane przez archiwa rocznie minimum 40 tysięcy. Ale to jest dostęp ogólny? archiwa udostępniają w tym serwisie szukaj w archiwach materiały które są zeskanowane oczywiście tutaj też kierujemy się tym czy możemy dane informacje udostępnić tego bo... mi zabrakło właśnie w pamięci szukaj w archiwach tak? szukaj w archiwach serwis tak przeglądarka szukaj w archiwach i oczywiście nasi archiwiści czy dyrektor archiwum decyduje o tym czy dana informacja zeskanowana w postaci dokumentu może być upubliczniona tak czy nie dostępna dla wszystkich bo wiadomo że są też pewne informacje chronione ale w internecie można znaleźć już naprawdę miliony skanów, dokumentów, można pojedyncze jednostki archiwalne przeglądać, czy też ogromną ilość fotografii, zdjęć. One są zawsze wdzięcznym materiałem i służą bardzo często właśnie przy publikacjach, uzupełnieniem są ilustracje publikacji czy wystaw. To na koniec jeszcze pomówmy o tym, co dla archiwum jest bardzo ważne, czyli o możliwości rozbudowy. Tak, dobrze chyba używam. Nie budowy, tylko rozbudowy. Jest szansa na to, żeby archiwum państwowe w koszenie znalazło się albo już się znalazło w projekcie. Budowa i utrzymanie archiwów państwowych w formule partnerstwa publiczno-prawnego to jest oczywiście tylko szyld. Natomiast chodzi o to, że jest szansa, że zyskacie więcej przestrzeni. Jest bardzo duża szansa. To też od kilku lat tutaj staramy się o zwiększenie tej powierzchni. Nasza jednostka nadrzędna, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych podjęła decyzję, że pięć archiwów państwowych w kraju, w tym właśnie nasze koszalińskie, będzie realizowało inwestycje w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. I teraz cały ten proces jakby prawny wyboru, tak, czy, czy teraz jest przetarg, chyba na etapie konsultacji, konsultacji tak, tak, mhm. tak już się odbyły etapy konsultacji. Ten cały proces prowadzi już nasza jednostka nadrzędna, nie my jako archiwum. Jest to dosyć daleko zaawansowane, więc no mamy ogromną nadzieję, bo jest to niezwykła szansa dla nas na powiększenie tych, tej, tej powierzchni przede wszystkim magazynowej, polepszenia warunków przechowywania bezcennych źródeł historycznych, ale też zyskamy przepiękną salę konferencyjną. Będziemy mieli miejsce i przestrzeń do organizowania różnych, mam nadzieję, też ciekawych wydarzeń. Będzie przepiękna czytelnia akt, więc nasi użytkownicy również, no i pracownicy bo miejsca pracy też w tym nowym budynku będą. I Wszyscy to w tej, Tak, to będzie część dobudowana w miejscu. Z w którym... Lewego szczytu, czy... Tak, jak staniemy na wprost z naszego budynku, to po lewej stronie ta część parkingowa, tam ma właśnie znajdować się ten nowy obiekt, który będzie połącz, połączony łącznikiem z głównym budynkiem. Dodatkowo jeszcze będzie piętro minus jeden, tam będą znajdowały się Wiadomo, magazyny. Że najciekawsze magazyny. rzeczy są pod ziemią w archiwach, także to Chociaż niekoniecznie, ale tak jest. nie powinny. Nie powinny. Na koniec jeszcze tylko powiedzmy, że nie wiem, czy, będzie, czy jest, ale była w każdym razie. Podczas spotkania w archiwum wystawa ze zbiorów radia i prywatnych fantastycznych starych radioodbiorników, tak, nośników próbuję znaleźć słowo na to. To właściwie takie archiwalne już obiekty. Muzealne. E, czy muzealne. Mm -hmm. e, czarne krążki, kasety. E, i Czy to można zobaczyć jeszcze? Tak, dokładnie. Ta wystawa nadal jest prezentowana w naszym archiwum, w naszej tak zwanej archigalerii, czyli domku, który znajduje się za głównym budynkiem. E, będzie prezentowana przez ten tydzień i przez kolejny tydzień e, również w godzinach pracy naszego archiwum, czyli w godzinach od 8 do godziny 15. Jeżeli Państwo mielibyście ochotę, Zobaczyć, jak wyglądały kiedyś stare radiodbiorniki, gramofony, ma magnetofony kasetowe. Tam ma, też są, też Tam są. Też są Płyty. tak, może tak. nie zobaczyć, tylko może przypomnieć sobie, a dla młodych ludzi to jest na pewno coś nowego, odkrycie. Kasety łokwytowe, no pocztówki, pocztówki dźwiękowe. dźwiękowe tak. Młode pokolenie nie że kiedyś tak. można było kupić w kiosku pocztówkę, która tak, grała. Tak. No, tak mówiąc na... Niesamowita wystawa, którą też użyczyło nam polskie radio Koszalin, ale też i mediateka, i yy, pan redaktor. Mateusz Prus, który oprócz tego, że interesuje się, jest dziennikarzem muzycznym, to jest też kolekcjonerem winyli i kaset magnetofonowych, również użyczył nam część swojej kolekcji, więc to wszystko jest dostępne, tak jak mówiłam, w godzinach pracy archiwum. Serdecznie wszystkich Państwa zapraszam. Ja też na Kruczyk, dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalnie, była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Państwu również dziękuję. Kłaniam się. Do zobaczenia.